No witam Was widzowie, siemano. Słuchajcie, z racji tego, że jest nowy projekt, nowy dom, inna ekipa, chciałbym Wam się odnieść stosunkowo, jak to wygląda, bo jak już wiecie, zrobimy teraz drugi odbiór od drugiej ekipy i po prostu porównacie sobie, żeby nie było, że coś jest inaczej, także zapraszam. No to tak, w pokoju numer 1 ścianka kolankowa. I tutaj, tak jak widzicie, Bóg wie, co to są za płyty. Jak już wiecie, tutaj jest ten uszczelniacz, wszędzie przyjdzie ta, jak to się nazywa, pianka uszczelniająca i listwa ozdobna na to. No ale, proszę bardzo, nie? Tak. Płyty nie tną ze skosa, tylko w ten sposób, jak widzicie. I co? I tyle, nie? Dobra, drugi pokój. Całe szczęście, że ta listwa ozdobna będzie, więc jest ok. Tutaj to samo. Nie, widocznie tak zrobili, bo mieli ku temu powód, nie? Ale jak zauważyliście, w tym pokoju tutaj na dole nie ma, a w poprzednim było. No i co, ścianka kolankowa, sufit w przedpokoju, no ok, zdarza się, tutaj jak to mówią, z przesunięcia, no mówiliście, że nie ma przesunięcia, a jest. No i standard jest to, że rogi są zawsze wszędzie porobione, nie? No ale spoko, ja to rozumiem, już teraz wiem, z czym to się będzie działo, także jest ok. I co? I tutaj reszta tych spraw. Tutaj narożnik jest też za słabo ścięty. Tutaj. No. Bo oni idą w tym formacie 4K płyty, nie? Tutaj jest. I tutaj jest. I to samo musi być na suficie. No tutaj. To ja nie wiem, co mam z tym zrobić. No ale najwyżej zostawię to na sam koniuszek. I co? I tu. Jak widać, ścianka kolankowa, tylko w tym pokoju. Tak wyglądają jeszcze okna nieobrobione, ale to na tym projekcie będę robił ekstra zabudowy tutaj do tego. I właściciel chce na równi z płytą i na równi tu. I tyle. No i tam na górze jest jeszcze jakaś dziupla, nazwijmy to. Więc chodźcie, zapraszam. To co, jesteśmy na górze, w pokoju, gdzie tutaj będzie piec. No to no, nikt tak nie przywiązuje uwagi do tego, nie? No ale dla mnie lepiej jest to zostawić bez tej pianki, zatopić uniflot i będzie, no, papier z uniflotem, jak zwał, tak zwał, i będzie ok. Tam to nie wiem, co będzie, ale to pewnie jakaś Bóg wie co. No, no i teraz najciekawsza sprawa. Nie, tutaj idzie tylko jedna warstwa płyty. Także, ale widzę, że tak, tam nie zrobili, a tutaj już zrobili. O właśnie, no. No i jak to mówią, patrzcie na to, panowie. Ta-da. No, ale powiecie, że musi być lustrzane odbicie. Proszę bardzo. Ta-da. No. I co? I pianka. Przejdźmy dalej. I tutaj jest o. Tu jest ta, nie wiesz, no gdzieś ktoś popełnił błąd, no i już później poszło, nie? Zdarza się. No a tutaj to, tak jak widzicie, no jeszcze nie jest poprzekręcane. I co, pianka nie poobcinana. Dobra, bierzemy się do roboty. Nie ma co gadać.